Okej, tak słucham? Słucham? No, proszę mówić. Tak. W tym regulaminie było, że firma blockchain może korzystać i handlować na giełdzie w pana imieniu. Za korzystanie, czyli za wynajęcie pana portfelu, za pana imieniem, firma zobowiązuje się przed panem o wypłacie 10% od obrotu środków na tym portfelu. Czy pan pamięta taki regulamin? Nie pamiętam takiego regulaminu. Proszę pana, dzwonię dlatego, żeby zawiadomić, że u pana skończył się cykl handlu automatycznego i u pana jest do odebrania kwota 0,3 bitcoina. Czy pan orientuje się? Ile to jest w przeliczeniu? W tym momencie to jest 52 520 zł. To będzie przesłane na portfel, czy jak to wygląda? Nie, to będzie przesłane na konto bankowe, proszę pana, w złotówkę. Nie w bitcoinie, tylko w złotówkę. A Binance ma, proszę pana, dostęp do mojego konta bankowego? Jeszcze raz, może pan powtórzyć? Bo z jakiej pan firmy dzwoni? Firma blockchain. A, bo ostatnio biło Binance. Nie, Binance to jest giełda. A, proszę pana. Dobra. A blockchain to jest firma, która prowadziła handel automatyczny przez pana portfel. Aha, dobrze. Mogę powtórzyć ten regulamin, może pan... Poproszę o powtórzenie. Dobrze. 25 marca 2020 roku pan zarejestrował się na giełdzie Binance i zaakceptował regulamin. W tym regulaminie było, że firma blockchain może korzystać i handlować na giełdzie w pana imieniu. Za korzystanie, czyli za wynajęcie pana portfelu za pana imieniem, firma zobowiązuje się przed panem o wypłacie 10% od obrotu środków na tym portfelu. Tak. 0,3 bitcoina to są te 10% od obrotu środków. Tak. To proszę pana, czy dzisiaj możemy zrobić przelew dla pana? Jasne, podeślę konto SMS-em. Mam pytanie, czy pan jest dostępny do komputerza teraz? Nie jestem. A kiedy pan będzie dostępny? Pojutrze. A proszę pana, jutro pan nie będzie, tak? Nie. To może w poniedziałek do pana zadzwonię. Nie, dobra, to wie pan co, ja zrezygnuję z tych 30 tysięcy. Bo tak naprawdę nie potrzebuję Słucham? Tych. Nie potrzebuję tych pieniędzy jak coś. Ale dlaczego pan nie potrzebuje? No a po co mi? Nie wiem, pierwszy raz takie słyszę, proszę pana. No ja też pierwszy raz słyszę. Dobra, skończmy tą pajacerkę. Do widzenia panu. Nagrałem rozmowę, zostanie wysłane dobrze, dzisiaj na policję. Ale proszę, dziękuję bardzo. Ja do widzenia. Rozumiem, proszę pana.